Halo, halo, siema, siema, witam i zdrowie, pytam z strony Mastersu 15. Moi drodzy państwo, dzień dobry w nowej grze. Czekajcie. Ściszę temat, bo strasznie głośno jest, ale wsłuchajcie się w ten ambient ludziska. Wsłuchajcie się. No coś pięknego, moi drodzy państwo, już na start. Gramy sobie obecnie w Stalker Anomalie, Anomalie po prostu bym powiedział, na polszy. Moi drodzy, jest to mod do gry, ale taki standalone mod. Co to znaczy? No to znaczy, że jest nie potrzeba mieć gry, żeby go ściągnąć i on działał poprawnie, no nie? Więc to jest takie coś. Jest to gra w pełni jakby stworzona przez fanów na silniku Stalkera, oczywiście wszystko w uniwersum Stalkera, tylko że no tak naprawdę usprawnione z tego co widziałem, a widziałem niewiele, widziałem tylko parę screenów i parę videosów, no nie, parę wideo na temat tej gry, no i że jest ona bardzo fajna, no a sytuacja jest taka, że ja jestem absolutnym fanem Stalkera, jest to moja ulubiona gra postapokaliptyczna, a kurczę, nie mam okazji w nią teraz zagrać, bo widzicie, ja kupiłem sobie takiego kompa, że składaka, nie? I nawet nie, żeby zaoszczędzić to bez stacji dysków, płyt CD, no nie? No bo wiecie, dzisiaj i tak się przecież kupuje w większości gry elektronicznie, nie? Więc zawsze sobie, gdybym chciał kupić coś pudełkowego, to mogę sobie napęd CD dokupić, natomiast nie opłacało mi się tego robić tylko po to, żeby odkopywać trylogię Stalkera, którą przeszedłem 10 razy, chyba każdą część. No, ze wprypeci tylko raz przeszedłem. No więc tak, więc moi drodzy państwo, Stalker bardziej mi się podoba od Fallouta, nawet od Metra. No moja ulubiona gra postapo. No i fajnie, że tutaj można ściągnąć sobie takiego moda. Wczoraj go znalazłem kompletnie przypadkowo, więc pomyślałem, kurczę, może coś z tego ponagrywamy, no nie? Nie wiem, czy to ma w ogóle jakąkolwiek kampanię, czy to jest tak, że to jest jakiś taki roleplay, że otwarty świat i holaj dusza, czy będzie tutaj jakaś kampania, nie mam pojęcia. Więc to jest dopiero przed nami. Moi drodzy państwo, to zobaczymy, słuchajcie, tylko ja tutaj jeszcze zrobię małe cięcie, zobaczę jak to się nagrywa. Z2. Dobra, nagrywa się elegancko, dźwięk, wszystko w porządku, więc myślę, że możemy rozpoczynać nową grę, moi drodzy państwo. Proszę bardzo. O kurde! Czy my tu sobie możemy wybrać frakcję i portret psychologiczny? Co ty gadasz? Loadout pro... Yo! SKS? Nie, to jest SWD. To jest... No tak, no w sumie racja. MP5, UMP45, Obrzyn, ASOC, jakieś ten. To nieźle, ale o co tu chodzi w sumie ty? To jest jak w tym, trochę jak w Dark Soulsie, nie? Na początku. Portret. Jo, można sobie wybrać portret. Zajebiste. No to pamiętamy ten Strelok. Tak wyglądał w Stalkerze jedynce. Cień Czarnobyla. Nie no, ja sobie oczywiście dam jakąś z maską przeciwgazową, nie? Jak się zastanawiam tylko który. No myślę, że poleci pancerz wschód słońca. Czyli albo ten, albo ten, albo ten. Jako, że to mój ulubiony. No ten też w sumie jest spoko. Ewentualnie pancerz Seva. No, to, no ten w sumie też jest spoko. Kurde, to będzie ciężki wybór, słuchajcie. Portret jest ważny. To jest chyba najemnik Szrama, tylko jakaś taka redefinicja. Dobra, no słuchajcie, no nie wiem, no ten jest taki mroczny, nie? Chyba tego walniemy. Wygląda w porządku. Name Stalker, mogę zmienić? Nie. Random Locat. Rookie Village, Cordon. Dajmy sobie Cordon. Nie, zaraz, można zrobić name. O kurde, to jest roleplay! Zajebiście. Cześć, Stalker. Jak by się chcemy nazwać? Nicolas Cage? Nie, no nie. Nazwijmy się jakoś, wiecie, tak po stalkersku. Na przykład Władimir Legionista. O, to by było coś. Albo
albo Wania Śmierć, albo po prostu Lisu Komando. Komando. Może być. Na razie, póki co. Dobra, jo, możemy sobie wybrać. A tu widzę, że. Dobrze, że ja wiem mniej więcej, co jest czym, że to są wolni stalkerzy, to są bandyci, to jest czyste niebo, to jest wolność, to jest powinność. Nie pamiętam szczerze, to są naukowcy chyba, nie? To jest chyba wojsko, albo to jest wojsko. To jest wojsko. A tych nie, któryś z nich to monolit jeszcze chyba, nie? Nie wiem, nie, oczywiście wolni stalkerzy. Oczywiście. I Ruki wylicz, poproszę. Dobra, brief history. A, dobra, czekaj, aha! Jezu, przecież to jest jak w tym. Jak w jakimś Oblivionie czy innym Skyrimie. No tak, Midem, Mercenary, Bandit. O, może będziemy tym, Mercenary. Monolitka. A właśnie, najemnicy, to są najemnicy, no nie? Tak, to są tak. Jakie spluwy, kurwa. Zawsze chciałem być najemnikiem. I chcę do dziś. Ej, freedom. Wolność mamy dobre, military, loner. Co znaczy loner? Nie wiem, bandit, ekologist. Okej, monolith, złe duty. Clear sky mamy niezłe. I to nie jest tak źle, ale chwileczkę. A gdybym wybrał sobie taką wolność, to. A, rozumiem, że loner to jest to. Tak, loners or free stalkers. Aha, czyli mamy. Jak będziemy najemnikami, to mamy stypę z wolnymi stalkerami. Jak jesteśmy wolnymi stalkerami, to na odwrót, tak? To gorzej. To gorzej. A zatem, czy stanę po stronie najemników, czy po stronie wolnych stalkerów, moi drodzy państwo? To jest bardzo dobre pytanie, to jest bardzo trudne. Czekaj, tu mamy w ogóle jakieś kurwa punkty. A, aha, my sobie chyba możemy wybrać z tej puli i co ile punktów. Tak, kurde, jaki to jest RPG, ludzie. No, czegoś takiego się nie spodziewałem, nie? Dobra. O, musicie dać mi się zastanowić. O, poczekaj. Dobra, zajebiście. I to jest. Tak, to jest poziom trudności w gruncie rzeczy. Ludzie, no ja myślę, że na Scavengerze sobie zagramy, bo zawsze lubiłem no hardcore. Jakby w Stalkerze zawsze lubiłem wysoki poziom trudności. Nawet myślę, żeby survivalisty nie dać. Bo przyznaję, że w Stalkerze ja się czuję jak ryba w wodzie, więc. No tak, to wszystko. Ale dajmy Scavengera mimo wszystko. Dajmy Scavengera. A i tutaj dajemy hard, myślę, standardowo. Play through any time. No to też jest spoko, nie? Że to znaczy warfare. This mode grants Stalker a life system more freedom, creating more dynamic zone. My robimy chyba story mode, nie? Iron Man, o kurde, że tylko na jedno życie na przykład. Kurde, jest Iron Man mode. To jest zajebiste. Znaczy ja ogólnie. Co to znaczy agony mode? O kurwa. Z tego można zrobić prawdziwe życie, słuchajcie. Dobra, czekaj, story mode.
Ale to jest ważne. Loner, Duty, Freedom, Ecologist, Mercenary and Clear Sky Factions. Dobra. Co to jest? Zajebiste. Dobra, bierzemy story mode'a. To na pewno. No i tak, my jesteśmy nowi. I słuchajcie, w sumie się, zastanawiam się, a co jeżeli będziemy... No właśnie, jeżeli będziemy w czystym niebie, to będziemy... jeżeli będziemy w czystym niebie, w siódmym czystym niebie, to będziemy mieli dobre układy i z wolnymi stalkerami, i z najemnikami. To jest super w takim układzie. Z tego względu, że... Bo tak, napieprzamy się z wojskiem, bandytami i monolitem. No to wiadomo. A tak ze wszystkimi mamy tak naprawdę... wszystkimi, których lubię, mamy dobre stosunki. To jest takie trochę easy game, no nie? Na pewno najgorzej jest... No właśnie. Tutaj wolność nas może lubić i najemnicy. Dobra, wiecie co? Ja wybiorę chyba czyste niebo w takim układzie, ale myślę, że tą grę będę przechodził wielokrotnie. Też wolnym stalkerem, tudzież najemnikiem. Wybaczcie, że tyle siedzę w ogóle w tym, w rozstawieniu podstawowym, ale ja pierwszy raz odpaliłem tą grę, no nie? To jest zagrajmy w pełni na ślepo, tak dla odmiany. Więc tak, to na hardzie, hard jest max, dobrze. Teraz tak, Iron Man to nie, story mode tak, czekaj. To nie jest kompatybilne. Nie jest. Słuchaj, w ogóle, patrzcie, o co tu chodzi. In Assassin's mode, that is not the end. Like the... O kurwa, jakie tu są akcje, ja... Wow, wow. Dobra, portret. Portret, ja chcę... Dajmy sobie, może taki, że czyste nie... O, takiego weźmiemy, wiecie? Tak. Albo taki, bo takiego weźmiemy. O, tak. O, tak. Tak. Może jakoś inaczej się nazwiemy mimo wszystko? Może nie Lisu Komando? To tak. Dobra. Nazwiemy się, moi drodzy państwo. O, czek. Mam. Kirill, może być. I jakaś musi być ksywa dojebana. Kirill Trumna, na przykład. Kirill Trumna. To brzmi po prostu hardo, nie? Ewentualnie Kirill Bulldozer. Albo Kirill Tasak. Albo Kirill Haubica. Haubica przez CH, no nie? Albo Kirill... wiecie co? Chyba Kirill Trumna brzmi najlepiej, tak? Kirill Trumna brzmi mega dobrze. Więc, moi drodzy państwo, dobra, mamy tylko 700 punktów, no nie? Bo to... Tak, to przez to. A tu w ogóle ile? Mamy 400, ja pierdolę. Dobra, ile to? 600, to by było prawie wszystko. 500, dobra, MP5A3. Browning High Power 0. Aha, czyli to mamy w zestawie. To jest w ogóle High Faction. Mamy baterię. Mamy wallet. Dobra, o Boże, jakie to jest świetne. To jest mokry sen każdego fana Stalkera się ziścił w tym momencie. Nie wiecie, jak jestem podjarany. O kurde. Dobra. No to tak. W obecnej sytuacji weźmiemy MP5. Zostanie nam 200 punktów. Teraz. Jak stoimy z żywnością? Co to jest w ogóle? To jest klot maska. Okej. Browning High Power. Amunicja jakaś. Field Cooking Kit. O Boże, jaki to jest survival. To jest zapalniczka? Nie, to jest lead-lined metal container. Profit technological item.
One. Dobra, random location, hidden base, great swamps. O tak, 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 tak. Oj, tak, tak, tak. Oj, tak, tak. O, szczekaj mnie. O, szczekaj mnie. Nie. Pierdolisz. Nie! To jest najpiękniejsza gra na ziemi! Boże! Kocham tą grę! Strong energy drink. Monsta. Jest... O Boże, to jest symulator po prostu mnie, który wychodzi do lasu. Nie mogę! Emblematka Lucky Strike. Monster. Russian brand of cigarettes. Tańsze. Nie no, Lucky Strike są zajebiste. Ale dobra, wiecie co, ja mam wrażenie, że my je znajdziemy. Więc nie wiem, czy jest sens je korzystać. Zostało nam 200 punktów. Apteczka. 75. Bandaż ile? Bandaż 50. Dobra, weźmy jeden bandaż, jedną apteczkę. Zostało nam 75 punktów. Antybiotyki, psychobloki, co to jest? Kombatracja, dobra. W ogóle to jest tak. To jest backpack. My nie mamy jedzenia, prawda? Purified water. Śruba oczywiście. Latarka, PDA, wiadomo. Mamy baterię, zakładam, że do latarki albo PDA, albo do obu. W ogóle amunicji widzę, że nie mogę chyba ogarnąć. To jest zestaw do strzycia? Grooming kit, chyba tak. Every time item. Repair bonus. Nie, to jest zestaw naprawczy. Do broni. Dobra, detektory. Nie, na razie bez detektora. Śruba będzie naszym detektorem, co to jest? Węgiel. Jezu, tu można ogniska rozpalać. 150, mamy 75. Co to jest? Military Steam Pack. Okej. Okay. Jakieś żarełko chyba sobie weźmiemy, nie? A chleb za ile jest? Za 50. Co to? Pack of Old Meat. 100. Dobra, weźmiemy to. I to jest nasz zestaw na start. Tak myślę. Tak mi się wydaje. No nie mogę sobie odmówić tej MP5 na start, wiecie? Bo jakbym ją odmówił, to mógłbym dużo rzeczy, ale kurde, nie wiem, jakoś... Nie, weźmiemy tą MP5, wiecie? Dobra, bo i tak już przedłużam na maksa, moi drodzy państwo. Zaczynamy tą przygodę, jedziemy z nim. Let's go. Dobra. O kurde, i widzę, że to już zupełnie inaczej wygląda. Nice. Dobra, standardowo możemy się przechylać. Możemy tutaj sobie spać. Ekwipunek pod I standardowo. Moje oficjalne się widzę jest. W ogóle, czy tutaj jest settings? Czy tu jest język polski? Bo to jest mod, więc zakładam, że nie, ale... Aha. Dobra, jest tylko angielski i rosyjski. No to może, jak zacznę ogarniać grę, to zrobimy rosyjski. Dla klimatu. O, come on, ludzie! To jest zupełnie, zupełnie inne miejsce, ten Stalker. Yo, mamy jeszcze małe lagi. Się areały doczytują. Mogę z panem...
Rozmawiasz? Nie? No dobra. God damn it! To wygląda wszystko mega elegancko. Nie mamy mapy. Goście mają w ogóle zupełnie nowe te. Design. Ten wygląda inaczej. Mają inne kominiary i tak dalej. Zajebiście. Dobra, pozwiedzamy sobie temat, myślę, nie? Na początek. Zajdźmy sobie tu, mamy latarkę. PDA chyba też. Plecak sobie załóżmy. To chyba właśnie zrobiliśmy. Taka animacja. A no tak, wszystko sobie załóżmy, oczywiście. Yo, jest nawet animacja zakładania, Boże. Czyli w trakcie walki zmiana pancerza będzie wymagała taktyki. Świetne. Zaraz, zaraz. I czy on nie chciał ze mną rozmawiać, bo... Nie, to chyba... To chyba... Tails. Buck. Dobra, to rozumiem, że nie musimy tego nosić. Co? Jakie promieniowanie? Nu. Żadne promieniowanie, kurczę. No już, znaczku, zniknij, proszę cię. Bo ja chyba nie mam nawet czym się leczyć. Tak naprawdę. F4. Dobra, pod F1 mamy to, mamy bandaż, dobra. Ile my mamy pieniędzy? 1400 rubli. Zawsze coś. Co chwila nam tu jakieś misje podsuwają, ale spokojnie, na razie się rozglądamy tylko. Zdarowa, tyle czuła. No siema. What do you want? Hey, why are you standing there? I nie będę wszystkiego czytał, będziemy sobie sami czytać, dobrze? Ty mówił, że co chciał. Czyli on jest przewodnikiem. У тебя ко мне дело есть, или как? Чего молчишь-то? Mówią o najemniku Szramie z czystego nieba, tej części. Чего ждешь? Говори уже! I suppose. Dobra. Z panem, no może zaraz pogadajmy sobie. Tutaj w ogóle jaka tablica. Elegancko. Już myślałem, że się gra skraszowa. Zapytajmy o jego ksywę, bibliotekarz. Dzieło swoje robić надо. I starać się, żeby lepiej się wstawić. Вот и все. Sporu nie
tym słyszę, że muzyka w ogóle z Django leci. W sensie ją słyszałem. Ciekawe, czy będzie copyright strike. Poczekaj, to... Dobrze, na razie mówmy coś sobie, prawda, żeby muzykę troszeczkę zagłusić. Это, что не говори, не за хабаром полез в шарах. Ну, да, да, то туда нурдры за плейсимилар туарус фумскот Затон. А, Затона, памятамы. Езу, то есть получение всех мап за всех сталкеров. I've heard there's an old crank that lives in the old barge and everything is a pseudodog. A, wiem, o kogo chodzi. Się Homer nazywał, czy jakoś tak, on tam Arkę Noega miał własną... Dobra, na razie baj. Na razie baj. Odejdziemy sobie od tej muzyki, bo dostaniemy copyright strike'a. Ta to już co innego. Tutaj możemy sobie posłuchać. Dobra, ludzie, bo to jest poważny roleplay, no nie? Zwiedzimy sobie jeszcze tutaj to miejsce. Zwiedzimy sobie to miejsce i myślę, że ja sobie... Czy latarka była pod czym? F. Nie mamy granatu, prawda? Żeby rzucić w kogoś, nie. Sprawdźmy. T, Y, F, V, C. Pod czym była latarka w tej grze? Aż sprawdzę, wiecie? Settings. Gameplay. Nie no, to niespecjalne, czyli no controlsy. O, dobra. Ale tu kompletnie nie pokazuje. Multi-item pickup mode. Nie jestem pewien, czy chcę to mieć, ale zobaczymy. No to tak, no to chyba się nie dowiem, pod którym jest latarka. No bo latarka zawsze jest... Może pod L, nie? Pod T, pod F, nie. Ło, nie, na razie dzięki. Dobra, stąd w ogóle przyszliśmy. Okej, czekaj, bo pod sprintem mamy to jakby takie chodzenie powoli. To trzeba zmienić. Natychmiast. Pokaż mi to. Apply. Ty pod czym tu się, kurde, biega? Nie, wiecie co, to ja sobie chyba wejdę na stronę tej gry po prostu, tego moda, i ja tam obczaję sterowanie w ogóle, bo na razie to wiecie. Wiem tylko tyle, że się wsadem łazi, nie wiem, nie umiem w ogóle pod którym latarka jest, się domyślać. Rozumiem, że nie tędy. Niby zmieniłem, zrobiłem toggle sprinta, to nic nie dało. Czyli settings jeszcze raz, gameplay, control, przepraszam. No dobra, no dajmy zwykły, nie? Żeby później tam nie zniszczyć niczego. Pamiętacie, pod którym był sprint domyślnie? W Stalkerze? Pod X-em? Kto to wymyślił? Może sprint pod X-em, kminicie akcję? Dobra. Słucham. Crash. Nie, dobra, nie crash jeszcze. Informacją. Pohandlujmy. O kurwa. To z...
Mossberg, Spas 12, Street Sweeper, Armcell Protecta tu się nazywa, Dwururka, Olimpia, Obrzyn z Olimpii. Wow. Balaklawa. 605 rubli pojebało. Co to jest? Multifuel stove. Czy tu można jeździć samochodami? Nie, to niemożliwe. Jezu, patrzcie ile w tej grze jest amunicji. Co my tu mamy? 7.62.39 5.45.39 12, no to dobra, 12 gałcz. 5.45 EP rounds. 7.62.39 M43 rounds. 7.62.54 to samo, tylko inne. 7.62.51 7.62.51, dobra. 5.56.45 5.56.45 FMJ. Wow. Slag, oczywiście. Wow. To jest życie. Stalker do tej pory był miłością. Teraz Stalker jest życiem. Moi drodzy państwo, dobra. Na razie bye. Będę kończył na razie ten odcinek, słuchajcie, bo ja się muszę połapać o... W ogóle wiecie, złapać sterowanie, ogarnąć to i tamto. Nie wiem, czyli co? No active task. Pod tabem właśnie, kurczę, wszystko muszę tu ogarnąć, jeszcze się przejdę tylko do tego. Do naszego bossa z czystego nieba, ja zapomniałem jak on był. Lebiediew, on był Lebiediew. Da? Ale to zaraz, Lebiediew to chyba nie żyje w takim układzie, skoro to jest po czystym niebie. Ale zobaczymy, czekaj, to było na dole, na górze? Chyba na dole. Tak, on sobie tutaj przesiadywał. A, nie żyje. Zdraw, budzi! Jak na счет wypić, zakusić? Zaraz wypijemy, mordo. Tylko, żeby odcinek skończył, żeby na nagraniu nie było, żeby się YouTube nie dojebał. Ty, no i dobra. Tak, i tu leżał najemnik Szrama. Dokładnie w tym miejscu. Dobra, moi drodzy państwo, kończymy, bo na razie, wiecie, to taki teaser bardziej. Ja się naprawdę muszę zorientować w ogóle, o co w tej grze chodzi, nie? Ale póki co jest 10 na 10. Jest hype, będzie super fun action packed game. Tylko no właśnie, ogarnę to i owo. Dobra, moi drodzy, więc... o, czekajcie, czy to jest chlebek, czy zakosimy chleba? Nie zabiją nas, prawda? Za to. Nie, to dobrze, bo musimy chyba też coś jeść. Znaczy, zdecydowanie musimy coś jeść chyba w tej grze. No dobra, no to słuchajcie, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Stalker ogólnie wam się podoba, ta gra, bo chyba z niej dużo odcinków będzie, jak się tylko nauczę w nią grać na nowo, bo ubóstwiam ten klimat. No i trzymajcie się, do zobaczenia, hejos. Piszcie, jak wam się gra podoba, yo.